Mechanika ruchu ludzkiego kręgosłupa opiera się m.in. na skrętach połączonych ze zgięciem i wyprostem w różnych zakresach ruchu, często przy współpracy z miednicą i kończyną dolną. To proste ćwiczenie świetnie nadaje się do przywracania prawidłowych funkcji ruchowych. Skorzystaj z niego w formie aktywacji codziennej lub w ramach rozgrzewki. W mniej wymagającej wersji kolano z tyłu połóż na podłodze, sięgnij łokciem najpierw w kierunku maty, a następnie rotując się w górę, sięgnij tym łokciem do sufitu. W nieco trudniejszym położeniu tylne kolano jest niemal wyprostowane, zatrzymane w górze. Łokciem sięgaj do samej podłogi, a następnie prostą kończyną górną do sufitu. W trakcie rotacji świadomie ściągaj łopatki do kręgosłupa i dociskaj biodra w kierunku maty. Efekty stosowania po 4 do 6 tygodni, w 3 do 4 serii dziennie, po 10 powtórzeń na stronę.